część 9 schorowany tygrys 1949 1953 aresztowanie poliny mołotowej podczas gdy stalin namaszczał na południu sukcesorów 3 września ku ogromnemu podnieceniu radzieckich żydów przybył do moskwy poseł nadzwyczajny nowego państwa Izrael golda Majerson. Znana w historii jako majer. Holokaust i założenie Izraela poruszyły nawet najbardziej zatwardziałych internacjonalistów spośród starych bolszewików, takich jak Polina Mołotowa. Żona Woroszyłowa z domu Gouda Gorbman, zaskoczyła swoją rodzinę mówiąc. Teraz mamy już własną ojczyznę. W dniu żydowskiego Nowego Roku Meir odwiedziła Wielką Synagogę w Moskwie. Rozpromienieni Żydzi czekali na zewnątrz, ponieważ synagoga była wypełniona po brzegi, a mimo to nie doszło do żadnych niepokojów. Zjawiła się nawet 53-letnia Polina Mołotowa. 7 listopada podczas dyplomatycznej audiencji u Mołotowa doszło do spotkania dwóch niezłomnych, inteligentnych kobiet o niemal identycznych korzeniach. Poliny i Goldy Meyer. Polina mówiła w idysz, języku swojego dzieciństwa, którego używała zawsze i lekroć, spotykała się z obywatelami państw Europy Środkowej, choć taktownie nazywała go językiem austriackim. Mejra spytała ją: Skąd znasz idysz? Ich bin idysze tacer, odparła Polina. Jestem córką narodu żydowskiego. Przy pożegnaniu Polina powiedziała, jeśli sprawy będą szły dobrze dla pani, będą szły dobrze dla Żydów na całym świecie. Prawdopodobnie nie wiedziała, jak bardzo drażni Stalina jej przebojowa inteligencja, snobistyczna elegancja, żydowskie pochodzenie, amerykański brat i jak powiedział Swietłanie, jej zły wpływ na nadję. Zwolnienie w maju było ostrzeżeniem, ale nie zdawała sobie sprawy, że w 1939 roku Stalin myślał o jej zamordowaniu. Demonstracje pod synagogą i żydowski sztik Poliny rozdrażniły starego człowieka na wakacjach, utwierdzając go w przekonaniu, że radzieccy Żydzi stali się amerykańską piątą kolumną. 20 listopada politbiuro rozwiązało żydowski komitet antyfaszystowski i rozpętało antysemicki terror sterowany przez Maleńkowa i Abakumowa. Koledzy Michoelsa zostali aresztowani, a wraz z nimi wielu znanych żydowskich pisarzy i naukowców. Od poety Pereca Markisza do biochemika Liny Stern. Aresztowano również ojca pierwszego męża Swietłany. Cudzysłów? Całe starsze pokolenie jest zarażone syjonizmem. – wyjaśnił jej Stalin. – A teraz uczy się go również młodzież. Stalin rozkazał poddać więźniów torturom, aby wydobyć z nich zeznania obciążające Polinę Mołotową. A sam spędzał parne wieczory przy obiedzie w Zimowej Rzeczce, opowiadając Czerkwianiemu zabawne historyjki ze swego dzieciństwa. Nagle zatęsknił za starymi przyjaciółmi, a zwłaszcza za popem nazwiskiem Piotr Kopanadze, z którym studiował w seminarium. Po rewolucji pop został nauczycielem, lecz Stalin posyłał mu czasem pieniądze. Zaprosił Kopanodzego i generała porucznika MGB, Saszę Egnata Szwiliego, przyjaciela rodziny z Gori, którego nazywał synem oberżysty, na przyjęcie. Czerkwiani pospieszył do Tyfilisu, by zabrać gości. Niebawem siedmiu starych przyjaciół śpiewało gruzińskie pieśni, a na pierwszy plan wybijał się piękny głos gospodarza. Stalin nalegał, aby niektórzy z nich zatrzymali się u niego na tydzień. Po tygodniu, jak wszyscy goście, rozpaczliwie pragnęli uciec. Wreszcie jeden z nich wykazał się pomysłowością, śpiewając przy obiedzie ludową piosenkę z refrenem. Lepiej iść, niż zostać. O, rozumiem, powiedział Stalin. Nudzisz się. Na pewno tęsknisz za wnukami. Nie, soso, odparł gość. Nie można się tu nudzić. Ale jesteśmy już prawie tydzień. Marnujemy Twój czas. Stalin pozwolił im wyjechać. A 2 grudnia powrócił do Moskwy, rozmyślając o niebezpiecznej dwulicowości Mołotowa. Dowiedział się w nawiasie, prawdopodobnie od Wyszyńskiego, że Mołotow podróżował sam w specjalnym wagonie kolejowym z Nowego Jorku do Waszyngtonu i zapewne wtedy otrzymał instrukcję podkopania ZSRR i do żydowskiej ojczyzny. To Poskrebyszow, alter ego Stalina, zaczął nękać Mołotowa. – Dlaczego przydzielono wam specjalny wagon? Mołotow dodał dwa do dwóch, ale nic nie mógł zrobić – co zdumiewające, to opera skłoniła ostatecznie Stalina do podjęcia kroków przeciwko Mołotowom. Niedługo po powrocie Stalin obejrzał armeńską operę Aumast, historię księcia, którego zdradza żona. Cudysłów. Zobaczył, że zdrada grozi zewsząd i ze strony wszystkich, a zwłaszcza żon najbliższych współpracowników. Stalin, podbudowany librettem opery i uzbrojony w zeznania dostarczone przez Abakumowa, poinformował Mołotowa o winie Poliny. Pokłóciliśmy się o to, wspominał Mołotow. Już czas, żebyś rozwiódł się z żoną, powiedział Stalin. Mołotow zgodził się po części, dlatego, że był bolszewikiem, ale po części dlatego, że uległość mogła ocalić kobietę, którą kochał. Kiedy powiedział jej o zarzutach, jakie przeciwko niej wysunięto, krzyknęła. I ty w to uwierzyłeś? Dobrze, jeśli tego chce partia, rozwiedziemy się. Na swój osobliwy sposób był to najbardziej romantyczny rozwód, ponieważ każde z nich poświęcało się, aby ocalić drugiego. Rozmawiali o tym, jak uratować rodzinę, wspominał ich wnuk. Polina przeprowadziła się do siostry. Czekali w nerwowym napięciu. Ale jak ujął to Mołotow, czarny kot przebiegł nam drogę. Stalin rozkazał Maleńkowowi i Abakumowowi zmontować sprawę żydowską. Maleńkow zapewniał Berię, że nie jest antysemitą. Ławrenty, wiesz, że jestem macedończykiem. Jak możesz mnie posądzać o rosyjski szowinizm? Ponieważ osią spisku był plan utworzenia żydowskiego Krymu, 13 stycznia 1949 roku Maleńko wezwał Łozowskiego, byłego zwierzchnika Komitetu Żydowskiego, na Plac Stary na przesłuchanie. Dla Łozowskiego była to sprawa życia i śmierci, ale dla skrupulatnego, lecz zbrodniczego czynownika Maleńkowa, miała również niebezpieczne aspekty. Ponieważ jego najstarsza córka, Wola, poślubiła syna żydowskiego urzędnika nazwiskiem Szamberg, którego siostra była żoną Łozowskiego. Maleńkow oskarżył Łozowskiego o sprzyjanie podstępnej idei żydowskiego Krymu. Stalin rozkazał aresztować Łozowskiego. Maleńkow uwolnił swoją rodzinę od żydowskich koneksji. Wola maleńkowa rozwiodła się z Szambergiem. Wszyscy historycy twierdzą, że Stalin zażądał tego rozwodu, a Maleńkow go wymusił. Wola Maleńkowa zaprzecza temu, twierdząc, iż małżeństwo było nieudane, ponieważ Szamberg poślubił ją z niewłaściwych powodów i miał zły gust artystyczny. Mój ojciec nawet zniechęcał mnie, mówiąc: Starannie to przemyśl, paliłaś się do małżeństwa, zastanów się, zanim je zerwiesz. Ale dla Szamberga, który został wezwany do gabinetu Maleńkowa, wyglądało to zupełnie inaczej. Tak jak Wasili Stalin załatwił rozwód świetłanie, tak ochroniarz Maleńkowa zorganizował rozwód woli. Co najmniej stu dziesięciu więźniów w większości Żydów znalazło się na ubiance i trafiło w ręce komarowa. Byłem dla nich bezlitosny, chełpił się później komarow. Łamałem ich ducha. Samego ministra nie bali się tak jak mnie. Byłem szczególnie bezwzględny dla żydowskich nacjonalistów, których nienawidziłem najbardziej. Kiedy Abakumow przesłuchiwał znanego naukowca, Linę Stern, wrzeszczał na nią. Ty stara kurwo! Przyznaj się! Jesteś sionistycznym szpiegiem! Komarow spytał Łozowskiego którzy spośród przywódców mają żydowskie żony, dodając, że nikt nie jest nietykalny. Więźniów zachęcano też do składania obciążających zeznań przeciwko innym żydowskim palatynom, Kaganowiczowi i Mechlisowi, ale prawdziwym celem była polina mołotowa. Abakumow poinformował Stalina, że utrzymywała kontakty z osobami, które okazały się wrogami ludu. Odwiedziła raz synagogę, udzielała rad Michoelsowi, przyszła na jego pogrzeb i troszczyła się o jego rodzinę. Pięć dni później Stalin wezwał członków politbiura, aby im odczytać absurdalne zarzuty przeciwko Polinie. Pewien młody człowiek zeznał, że miał romans i uprawiał grupowy seks z tą bolszewicką matroną. Mołotow nie mógł uwierzyć w te straszliwe plugastwa. Ale w miarę jak Stalin czytał, zdał sobie sprawę, że bezpieka wykonała dobrą robotę. Był przerażony. Kolana mi drżały. Kaganowicz, który nie lubił Mołotowa i jako żyd musiał dowieść swojej lojalności, gwałtownie go zaatakował. Mołotow na pewno nie powiedział wszystkiego! Polina została wykluczona z partii za bliskie związki z żydowskimi nacjonalistami. Pomimo udzielonego jej w 1939 roku ostrzeżenia, kiedy to Małotow wstrzymał się od głosu. Obecnie, co znamienne, również się wstrzymał, ale zdając sobie sprawę z wagi tej sprawy, zaasekurował się. Kiedy Komitet Centralny Głosował nad wnioskiem o wykluczenie Żemczurzyny. Wstrzymałem się od głosu, co muszę przyznać, było politycznie niesłuszne. Napisał 20 stycznia 1949 roku do Stalina: Niniejszym oświadczam, że po przemyśleniu całej sprawy głosuję teraz za wnioskiem. Przyznaję, że popełniłem poważny błąd, nie powstrzymując w porę bliskiej mi osoby przed podjęciem fałszywych kroków. I przed zadawaniem się z takimi antyradzieckimi nacjonalistami jak Michoels. 21 stycznia Polina została aresztowana. Jej siostry, lekarza i sekretarki też aresztowano. Jedna z jej sióstr i brat zmarli w więzieniu. Aresztowanie Poliny miało złowieszczy wydźwięk dla Palatynów, którzy po cichu z nią sympatyzowali. Nie została poddana torturom i wszystkiemu zaprzeczała. Nie byłam w synagodze. To była moja siostra. Musiała też stawić czoła oskarżeniom o rozwiązłość seksualną. Protokół z konfrontacji z niejakim Iwanem X czyta się jak kiepską farsę. Polino, wezwałaś mnie do swojego gabinetu i zaproponowałaś zbliżenie. Iwanie Aleksiewiczu, wykrzyknęła Polina, nie zaprzeczaj! Nie utrzymywałam żadnych stosunków z X, zapewniała. Zawsze uważałam, że Iwan Aleksejewicz nie zasługuje na zaufanie, ale nie wiedziałam, że jest szubrawcem. Ale X zaapelował do jej miłosierdzia. Przez wzgląd na moje dzieci i moją zdruzgotaną rodzinę, przyznaj, że zawiniłaś wobec mnie. Zmusiłaś mnie do intymnego zbliżenia. Nawet w piekle Polina nie przestała odgrywać wielkiej damy. Inny więzień słyszał, jak krzyczy: Zadzwońcie do mojego męża! Powiedzcie mu, żeby przysłał moje tabletki na cukrzycę. Jestem chora. Nie macie prawa karmić mnie tymi pomyjami. Nikt nie słyszał więcej o Polinie, która stała się obiektem numer dwanaście. Wielu uważało, że nie żyje, lecz Beria który nie odegrał większej roli w sprawie żydowskiej, wiedział lepiej dzięki swoim kontaktom. – Polina żyje – szepnął do Mołotowa na jednym z posiedzeń politbiura. Stalin i Abakumow zastanawiali się, czy uczynić z niej główną oskarżoną w procesie, ale później zdecydowali, że gwiazdą będzie Łozowski. Polinę zesłano na pięć lat do Kustanaj w Azji Środkowej – co było stosunkowo łagodnym wyrokiem w porównaniu z losem współwięźniów. Zaczęła pić, ale zapanowała nad tym. W więzieniu potrzebne są trzy rzeczy, powiedziała później córce: Mydło, żeby utrzymać czystość, chleb, żeby się najeść, i cebula, żeby zachować zdrowie. Jak na ironię zaprzyjaźniła się z kilkoma wysiedlonymi kłakami i ci niewinni chłopić których ona i jej mąż tak gorliwie pomagali tępić, uratowali jej życie. Nigdy nie przestała kochać Mołotowa, gdyż na zesłaniu napisała W ciągu tych czterech lat odosobnienia cztery wieczności przepłynęły przez moje dziwne i straszne życie. Tylko myśl o tobie zmusza mnie do życia i świadomość, że może nadal potrzebujesz resztek mojego udręczonego serca, i całej mojej ogromnej miłości do ciebie. Mołotow też nie przestał jej kochać. Kazał służącym stawiać dla niej nakrycie każdego wieczoru, kiedy jadał samotnie, świadom, że cierpi z mojego powodu. Stalin wykluczył Mołotowa z najwyższych kręgów władzy, wydając polecenie, aby dokumenty podpisywali Wozniesieński, Beria i Maleńkow. Ale nie towarzysz Mołotow który nie uczestniczy w pracach biura i rady ministrów. Nadal jednak ufał Mikojanowi w wystarczającym stopniu, by wysłać światowego Ormianina w tajnej misji do Mao Tse-tunga, który kończył właśnie swój podbój Chin. Chińska wojna domowa dobiegła kresu. Stalin nie przewidział, jak szybko upadnie reżim Chiang Kai-sheka. Do 1948 roku sukcesy Mao tse były przeszkodą w stalinowskiej polityce partnerstwa z Zachodem, ale zimna wojna zmieniła jego nastawienie. Zaczął uważać Mao za potencjalnego sojusznika, chociaż powiedział Beri, że przewodniczący jest margarynowym marksistą. 31 stycznia 1949 roku Mikojan w wielkiej tajemnicy dotarł do kwatery głównej Mao w Ksiwa Ipo, na prowincji Hopei, gdzie spotkał się z Mao Tse-tungiem, Chou en i wręczył im prezenty od Stalina. Jeden z prezentów był dość szczególny. Mikojan miał powiedzieć Mao, że przebywający na jego dworze Amerykanin jest szpiegiem i należy go aresztować. Stalin, w nawiasie towarzysz Filipow, Kontaktował się z Mikojanem, towarzyszem Andrzejewem, za pośrednictwem rosyjskiego lekarza Mao, Thierry który pełnił też funkcję szyfranta. Wizyta okazała się sukcesem, chociaż Mikojan przyznał, że miał nadzieję odpocząć od nocnych nawyków Stalina, a tymczasem przekonał się, iż Mao prowadzi podobny tryb życia. Po powrocie czekał Mikojana przygryw wstrząs. Stalin zwolnił Mołotowa i Mikojana ze stanowisk ministra spraw zagranicznych i handlu zagranicznego, chociaż obaj pozostali wiceministrami. Później oskarżył Mikojana o naruszenie tajemnicy chińskiej wizyty. Mikojan spytał swego syna Stiepana: Czy powiedziałeś komuś o mojej podróży do Chin? Tylko Swietłanie, odparł Stepan. Za dużo gadasz. Niewinna uwaga Swietłany, wygłoszona w obecności ojca, naraziła Mikojanów na niebezpieczeństwo. Stalin nie zapomniał o aresztowaniu synów Mikojana w 1943. Nadal znajdowali się pod nadzorem. Co się dzieje z twoimi aresztowanymi dziećmi? spytał nieoczekiwanie Mikojana. Czy myślisz, że zasługują na przywilej uczenia się w radzieckich szkołach? Mikojan przezornie nie odpowiedział, ale zrozumiał groźbę, zwłaszcza po aresztowaniu Poliny. Spodziewał się, że chłopcy znów zostaną aresztowani, ale nic się nie stało. Stalin zaczął zrzędzić, że Woroszyłow jest angielskim szpiegiem i że prawie go nie widuje, natomiast odsunięci na boczny tor Mołotow i Mikojan nie odstępują go ani na krok. Upatrzeni sukcesorzy Stalina, Mieli jednak niebawem paść ofiarą krwawej wendetty Berry i maleńkowa.